Trwa specjalne wydanie programu Telewizji Republika. Szanowni Państwo, przyglądamy się temu, co dzieje się w tej chwili wokół i w mediach publicznych. Tam cały czas dyżurują, prowadzą interwencje poselskie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiają się też informacje dotyczące ewentualnej interwencji policji w obu tych instytucjach. A Państwa i moim gościem w studio Telewizji Republika jest pan poseł Adam Andruszkiewicz. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór. Panie pośle, dziś na antenie naszej stacji pan premier Mateusz Morawiecki był pytany przez Michała Rachonia o tę zbieżność, nie tylko dat, bo 13 grudnia, koalicja 13 grudnia i rząd zawiązany 13 grudnia, ale można powiedzieć, że też zbieżność w działaniu, bo 13 rząd powołany 13 grudnia no, zaczął działać jak ta junta wojskowa, która rzuciła się na Polaków z zamachem właśnie 13 grudnia, wiele, wiele lat temu. Może posłuchajmy tych słów pana premiera Mateusza Morawieckiego. 13 grudnia dokładnie to nastąpiło, to znaczy sygnał został wyłączony, a naród został pozbawiony dostarczenia normalnych informacji, tego co się działo, prawda? Abstrahuję od tego, że wtedy była propaganda komunistyczna, teraz jest propaganda platformerska, propaganda Tuska, ale dokładnie Tusk bał się tego, że TVP Info będzie przekazywało rzetelne informacje i wyłączył. Panie pośle, tu powiem szczerze, zbieżności jest więcej, bo te zbieżności też są w argumentach. No wtedy Wojciech Jaruzelski i jego towarzyszący mu inni zbrodniarze, bo przecież to ludzie skazani przez sąd polski, choć powiedzmy sobie szczerze na jakieś w ogóle symboliczne kary, ale oni mówili, że oni to robią dla dobra Polaków. No dziś pan premier Donald Tusk mówi dokładnie to samo, że on uwalnia Polaków przed jakąś propagandą i daje im wolność słowa, a ta wolność słowa ma polegać na tym, że on będzie tworzył listy dziennikarzy, którzy jego zdaniem spełniają kryteria wolności słowa, a którzy nie spełniają, no to ich nie będzie. Dokładnie to samo robił Jaruzelski. I mówiąc szczerze, to się nawet sprawdza, bo zdaje się, że Zieliński, ten, który Jaruzelskiemu służył w dzienniku telewizyjnym, właśnie zaczął kierować w sposób zupełnie nielegalny biurem programowym telewizji publicznej. No tak, panie redaktorze, ewidentnie widać, że ta nowa koalicja bardzo wzięła sobie do serca tę datę, w którą została zaprzysiężona jako rząd, czyli 13 grudnia, wzięła sobie do serca i zaczęła tą myśl przekuwać w czyn. W czyn niezwykle groźny dla państwa polskiego, dlatego że wyłączenie nadawania telewizji publicznej, naszej telewizji informacyjnej TVP Info jest nie tylko bardzo symboliczne, jest nie tylko czymś, co powtarza się po raz pierwszy od stanu wojennego, jest po pierwsze bardzo groźne, ponieważ żyjemy w czasach niezwykle trudnych geopolitycznie i akurat media publiczne mają za zadanie chociażby być dostępne dla Polaków na wypadek wojny, na wypadek jakiegoś kryzysu, powinny informować naród o kolejnych działaniach, o tym, co się ma dziać. Obecnie nie mamy dostępu TVP Info, dlatego że ekipa Tuska postanowiła po prostu ją wyłączyć. Fakt to niszcząc w ten sposób telewizję publiczną, pani redaktor, ponieważ życie nie znosi próżni. Ja się oczywiście cieszę, bo słyszę takie sygnały, że rośnie oglądalność Telewizji Republika i pozdrawiam wszystkich widzów, ale z drugiej strony wiemy o tym, że na pewno część widzów po prostu popłynie do jakichś stacji może innych komercyjnych, tak, które niekoniecznie będą przekazywały informacje prawdziwe o tym, co się dzieje w Polsce. Bo ja dzisiaj obserwuję przekaz chociażby TVN-u, no tam pokazują Polskę uśmiechniętą, miłą, sympatyczną, jest fajnie, o co tam naprawdę nam chodzi. Nie dowiemy się nic takiego, co się naprawdę złego w Polsce dzieje. I absolutnie jest tak, szanowni państwo, że generalnie to ta 13 grudnia, ta data, która została wyznaczona na ich zaprzysiężenie, no bardzo mocno mi się wbiła w głowy. No i widzimy, że ta junta, tak można pewnie de facto dzisiaj nazywać, jest cała żądna strasznej zemsty. No słyszymy o tym, że chcą, cieszą się z tego, że posłom Prawa i Sprawiedliwości najpewniej w sposób nielegalny będą wygaszane mandaty, że mają być wsadzani do więzienia. Już zapowiadają kolejne wyroki. Nas dzisiaj chociażby, ja też byłem dzisiaj w Polskiej Agencji Prasowej z interwencją również i tam słyszałem, jak państwo prawnicy wysłani przez ekipę pana Sienkiewicza prawdopodobnie straszą parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości tym, że oni przekraczają rzekomo swoje uprawnienia, za co mogą odpowiadać karnie.
będzie redaktor. I takie argumenty w naszą stronę pojawiają się ze wszystkich stron. Zaczynamy być straszeni, że po prostu będą odbierane mandaty i będziemy szli do więzienia, bo tak sobie pan Tuz wymyśli na końcu, tak? No i cóż, no, budzimy się w zupełnie nowej Polsce i ja mam nadzieję bardzo złej niestety. Ja mam nadzieję, że ta demonstracja, którą dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało na 11 stycznia, na czwartek, na godzinę 16 pod Sejmem, ja wiem, że to jest środek tygodnia, robimy to celowo wówczas, żebyśmy byli po prostu wtedy pod parlamentem, żebyśmy byli tam wtedy, wówczas wtedy, kiedy są wszystkie media na miejscu oraz przedstawiciele tego rządu, który zarządza, bo oczywiście zawsze jest dyskusja, kiedy lepiej, ale chcemy zaprosić Polaków, żeby wtedy się pod Sejmem spotkać, żeby w twarz przekazać panu Tuskowi, jego ekipie oraz dziennikarzom, którzy mu podlegają de facto politycznie, medialnie, że nie zgadzamy się na to, żeby w ten sposób odbierać nam wolność. Szanowni Państwo, my za chwilę też połączymy się z Piotrem Lisiewiczem, bo w Poznaniu trwa demonstracja, czy zaczyna się demonstracja w obronie wolności słowa w Polsce, bo tak naprawdę o tym tu mówimy. Nie mówimy tylko o mediach publicznych, ale mówimy po prostu o obronie wolności słowa w Polsce. Jednocześnie bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wszystkie wpłaty na Fundację Niezależna Media. Jesteśmy naprawdę bardzo wzruszeni Państwa odzewem, gigantycznym odzewem, dla nas wręcz niespodziewanym, ale Państwo też pytają nas, co można w tej chwili robić. Ja odpowiadam, że jest bardzo prosty sposób. Oczywiście można wspierać dziennikarzy, też dziennikarzy mediów publicznych poprzez wpłaty na Fundację Niezależne Media, ale mogą też Państwo wysyłać linki do kanału YouTube'owego Telewizji Republika. Mogą Państwo też informować, rozsyłać maile, informować, w jaki sposób można odbierać Telewizję Republika, jak można nas oglądać. Jest mnóstwo tych sposobów, bardzo gorąco do tego zapraszamy. Kto tylko może, kto chce nas wesprzeć, a tak naprawdę chce wesprzeć wolność słowa w Polsce i pokazać Donaldowi Tuskowi, że Polacy nie dadzą sobie odebrać wolności słowa, w ten sposób mogą robić w domu, skorzystając ze swojego komputera czy ze swojego telefonu. Panie pośle, mamy też stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To jest instytucja, która do tej pory bardzo mocno wspierała środowisko polityczne Donalda Tuska. Dziś to stanowisko w sprawie interwencji i tych działań nielegalnych w mediach publicznych jest niezwykle krytyczne. Jak w ogóle można powiedzieć na tę instytucję, to chyba wyjątkowo krytyczne, bo tam Helsińska Fundacja Praw Człowieka zarzuca rządowi działania po pierwsze niezgodne z prawem. Jeżeli już nawet rząd zdecydował się na stosowanie, na ominięcie i niestosowanie ustaw, bo z tym mamy do czynienia, to powinien to zrobić nie ten minister. Oprócz tego Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę na to, że łamane są standardy Rady Europejskiej, Rady Europy, więc no, to jest jak na tę instytucję niezwykle poważny akt oskarżenia, chyba tak można powiedzieć, wobec rządu Donalda Tuska. Ja mam wrażenie, pani redaktor, że nawet nazwijmy tak skrótowo ten salon polityczno-medialny III RP, chyba nawet on nie zaskoczony skalą nienawiści, skalą bezprawia, którą wprowadza nowy rząd Donalda Tuska. Ja dzisiaj także widziałem, oprócz tego stanowiska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, widziałem chociażby także wypowiedź w programie Onetu, gdzie jedna z pani redaktor powiedziała wprost zupełnie, że obecnie ma miejsce sytuacja, w której to politycy, powtarzam, politycy Platformy Obywatelskiej rzekomo wydzwaniają do dziennikarzy z mediów komercyjnych, innych mediów komercyjnych, pewnie chodzi o TVN czy Polsat, i proponują im pracę w nowej TVP. Politycy dzwonią do danego dziennikarza i proponują im pieniądze za to, żeby pracować w mediach publicznych. No to powstaje bardzo jasne pytanie, jak obiektywne w cudzysłowie będą te media, to jest po pierwsze. Po drugie, te bezprawie, które się obecnie w Polsce dzieje. To, że tylko przecież Rada Mediów Narodowych ma prawo zmieniać zarządy TVP, Polskiego Radia czy PAP-u. To, że pan Donald Tusk tuż po przyjęciu tej uchwały, ja przypominam, jestem parlamentarzystą już także ładnych parę lat, Sejm ma prawo przyjmować uchwały, ale uchwała jest pewną deklaracją woli, myśli pewnej, tak? Możemy sobie przyjąć uchwałę, że na przykład uczcimy pamięć danego bohatera, tak? Nie można uchwałą zmieniać ustaw, nie ma takiego trybu legislacyjnego. Do zmiany prawa w Polsce trzeba przeprowadzić proces legislacyjny, zmienić ustawy, żeby na przykład odebrać Radzie Mediów Narodowych prerogatywy wybierania zarządów. To się nie stało. Uchwała została przyjęta i pan Tusk wyszedł i powiedział,
powiedział wprost, że po tej uchwale będą podejmowane bardzo szybkie działania wobec chociażby mediów publicznych. To pokazuje, że ci ludzie nie mają żadnych zahamowań. Ja się, pani redaktor, akurat temu nie dziwię, bo my przed tym przestrzegaliśmy. Ja uważam, że Donald Tusk wpłaca swoje zobowiązania, które zaciągnął za granicą, ponieważ zagranica bardzo mocno wpływała na wybory w naszym państwie, wspierała ekipę pana Tuska do tego, żeby objął tutaj rządy i teraz wystawia mu rachunek. A ten rachunek będzie bardzo prosty, to znaczy po pierwsze całkowite stłamszenie, zduszenie prawicy w naszym państwie, Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w Polsce prawicę, a po drugie, szanowni państwo, będzie to ograniczenie, a nawet być może docelowo likwidacja polskiej suwerenności, bo taki dzisiaj jest plan na Europę ze strony Republiki Federalnej Niemiec. I do tego jest potrzebny właśnie za granicą Donald Tusk, a Donald Tusk, żeby ten cel osiągnąć, będzie musiał walczyć z Prawem i Sprawiedliwością bardzo mocno. Panie pośle, to na koniec sprawa właśnie, no, która w pewnym sensie, mówiąc kolokwialnie, została nieco przykryta przez to, co dzieje się w tej chwili w polskich mediach i po prostu w Polsce z wolnością słowa. Sprawa przymusowej relokacji, bo choć inaczej to się wszystko nazywa i obudowane jest innymi słowami, to jednak do tego to się właśnie sprowadza. To znaczy te prawo i te rozporządzenia w Unii Europejskiej w tej chwili zostały przyjęte, Polska je zaakceptowała, one wchodzą w życie, my tak naprawdę nie wiemy, w jakim wymiarze wchodzą w życie, jak to będzie wyglądało, na jakich zasadach, to wszystko będzie regulowane już na szczeblu Komisji Europejskiej, a nam tylko to będzie komunikowane. My, jeżeli nie będziemy chcieli przyjąć tych, nie wiem, chociażby migrantów, z którymi Niemcy mają problemy, bo grasują po centrum Berlina i dokonują różnego rodzaju przestępstw, w ogromnej mierze przestępstw na tle seksualnym. No bo o nich mówił pan kanclerz Scholz, że to z nimi jest problem, nie z tymi, co pracują, tylko z tymi, co tam grasują. No to jeżeli ich nie przyjmiemy, to będziemy płacić ogromne kary, jak pan poseł na to patrzy. No i to jest chyba największy kuriozum, jakie można sobie wyobrazić, że naród, który najwięcej chyba w naszym regionie przynajmniej na pewno pomógł Ukrainie i przyjął przecież tutaj miliony uchodźców z Ukrainy, dzisiaj po decyzji pana Tuska może rzucać się na nielegalnych migrantów z Afryki Północnej, czy też właśnie być zmuszonym do tego, żeby przyjmować w obszar własnego kraju tych ludzi, którzy są niebezpieczni po prostu, których Niemcy na przykład nie chcą. Dlatego, że pan Tusk absolutnie będzie przedłużeniem polityki niemieckiej w naszym państwie. Po to został tutaj namaszczony, nawet pani von der Leyen publicznie namaszczała pana Tuska, przecież na premiera, pamiętamy wszyscy tą wypowiedź, został namaszczony na premiera rządu RP. No i niestety, myślę, że doczekamy jeszcze, panie redaktorze, czasów, pewnie w tej kadencji Sejmu, w których to Polska będzie zmuszona albo przyjmować tysiące nielegalnych migrantów z Afryki Północnej, czym spowodujemy zaniżenie naszego bezpieczeństwa, z możliwością niestety nawet zamachów terrorystycznych, no albo będziemy sowicie płacić na to, żeby ewentualnie nam Niemcy odpuściły. No cóż, no, ostrzegaliśmy przed tym, szanowni państwo, mobilizowaliśmy się bardzo mocno, tego tym bardziej musimy się teraz mobilizować, nie możemy odpuścić, bo powiem to wprost i na koniec. Jeśli dzisiaj odpuścimy, szanowni państwo, po tym, co widzimy, co się dzieje, jak jest nam odbierana wolność, za chwilkę będzie demontaż także polityki obronnej państwa polskiego, to także przewidujemy. Za kilka lat może być za późno, ponieważ wiemy, że Rosja szykuje się do potencjalnej wojny także z Polską. Jeśli dzisiaj odpuścimy panu Tuskowi, pozwolimy mu na demontaż państwa polskiego, będzie wielki problem. Tego musimy się wszyscy zmobilizować. Zobaczmy się 11 stycznia, szanowni państwo, w czwartek o godzinie 16 pod MRP. A my, szanowni państwo, będziemy też dzisiaj spoglądać, chociażby już za moment, bo tam ludzie się zbierają w Poznaniu, będzie kolejna demonstracja dzień w dzień. Poznań protestuje i broni, staje w obronie wolności słowa. Tam będzie Piotr Lisiewicz, więc za chwilę będziemy się z Poznaniem również łączyć. Pan poseł Adam Andruszkiewicz był gościem Telewizji Republika, a my wracamy już za moment.